Chyba, że... Nie, pojedziemy zapisać. Nikt nie wyskakuje, nie. Gdzie jest ta skrzynia tu? Aha. Tak. No, zapisz tą grę. Nie idzie tak źle, jak podejrzewałem, że będzie. Dobra, odkładamy to. I czy... musimy to odkładać? Czy możemy to odłożyć, czy musimy mieć przy sobie? Dobra. Najwyżej będę powtarzał wszystko. Od nowa. Chyba, że zostanie nam trochę czasu, to po drodze zgarniemy. Mhm. Wchodzimy do windy. Tak, dziękuję. I jedziemy do piwnicy. No i nie ma szans, żeby tutaj tych przebrzydłych hunterów... O fuck. Was się tu nie spodziewałem. Nie. Tak, i teraz to. Jeszcze słyszę jakiegoś dziada. A wy nie żyjecie? Nie żyjecie. O, nawet więcej ich tu jest jeszcze. Dobra, udajesz, ja to wiem. No. Jeszcze udajesz. Chodź tu, chodź. Ta bomba będzie nam później potrzebna. Jasny gwint, Carlos. Shit. No. Dobra. Mamy tylko te drzwi? Te drzwi tylko. Okej. Ohohohohohoho. Już sobie tutaj ładnie stoi. Jest jeszcze jeden. Słyszę dziada. Jak to pomieszczenie wygląda? A, tak. Kurczę, jeśli mu się wystawię... A tam jesteś, bratku. No chodź tu, chodź. No chodź! Kurczę, jest tam ta bomba. Pytanie, czy się uda, czy się nie uda. Nie uda się, bo już idzie do nas. Dużo nam zrobił? Nic. Tu w szafie coś? Nie. Tu też nic. Dobra. Pamiętałem, że spotykaliśmy je na korytarzu, a nie, że tutaj.
No dobra. Mniejsza z tym. Ważne, że leżą trupem. Dobra, możemy iść tam. Tak, tu jest jeszcze jeden safe. Complicated lock. Dobra, 66%. W tym pomieszczeniu chyba poznamy drugi rodzaj hunterów. Już sobie tam pływają w tych słojach. Co tu należało zrobić? Dobra, jest notatka. Aha, tutaj trzeba było spuścić wodę z tych pojemników. O nie, czyli jednak trzeba było nosić przy sobie tą pierwszą, nie pierwszą część, tylko pierwszy składnik odtrutki. Fuck, czyli muszę się po niego wrócić. Boże. Dobra, czyli musimy się wrócić. Fuck. A jestem ciekaw, czy gdybym strzelił do tej bomby, to ten safe by się otworzył. O Chryste. Nie ma nikogo. Dobra, zombiaczki też popadały. Na pierwsze jedziemy. Kurczę, zaciąłem się na szafie. I teraz pytanie, czy opłaca nam się tutaj zapisać, bo to już jest końcówka szpitala. No i chyba zapiszemy. Nie będę ryzykował. Tak, Carlos, postukaj w tą maszynę do pisania. Piętnasty save. Boże. Dobra. Idziemy tworzyć tą odtrutkę. A tak w ogóle to my się już zbliżamy do końca naszej wędrówki w Resident Evil. Bo zostały nam jeszcze dwie lokacje. Po szpitalu jest park, a później jest już ten, nie fabryka, tylko to laboratorium Umbrelli. A tam już jest końcowa walka. Tak więc już mało odcinków nam zostało.
Nie sądziłem, że tak szybko to pójdzie. Czyli to nie było nam potrzebne? Jasny gwint, nie. Teraz musimy się pobawić trochę tym. I może... B? Nie, nie pykło. To teraz może B podniesiemy. Oho, udało się. Niepotrzebnie się wracałem, ale przynajmniej zasejwowałem. Może uda się uciec, może. Udało się. Na serio nie możemy tego otworzyć? To po cholerę to tu jest, nie pamiętam. Co się z tym robiło? No dobra, mniejsza z tym. Teraz pytanie, czy tutaj huntery się pojawiły? Nie słyszę ich. Nie ma ich. Wiecie, coś mi tu nie pasuje. Dobra, tutaj wiem, że miały się pojawić. Aha, dobra, dobra, już wiem. Tutaj nie ma czasówki, żeby uciec, tylko jak będziemy wychodzić, to cały szpital będzie zaminowany. Czy tutaj huntery się pojawiają też? Już mam schizę z nimi. A nie, jednak nie. Tak. Nikolaj jednak żyje. Biegnij! Bum. Ekspresowe wyburzenie. Umbrella Corporation. Dobra, idziemy do Jill. Teraz będę mógł się powyżywać na tych zombiakach i na pająkach. Zapomniałem o nim. Jasny gwint, chłopie, ile ty ważysz, że sufit cię zawala? Spadaj. Nie lubię was. My chyba z nim nie musimy walczyć. Mam taką nadzieję. Bo jeśli tak, to jesteśmy w ciemnej D. Fuck, zapomniałem o nich. Shit, jeszcze nas zatruł. Nie, nie zatruł.
Dobra. Zapiszę grę, bo jeśli będziemy musieli z nim walczyć, mamy przerąbane. I to poważnie przerąbane. Nemezis, daj sobie spokój. Aha, dobra, nie, on wyskoczy, ja to wiem. No właśnie. Aleś ty brzydki. Ja no sorry, rozwaliłem ci tą twoją bazukę, no ale no co miałem zrobić? Nie goni nas. Dziwne. Aha, dobra. Był tam, pojawia się za oknem. Magik. Dobra, dotarliśmy na czas. Hey, are you okay? Yes. Barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No. It's been waiting for you. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Nemezisa można pokonać. Jeśli coś krwawi, to znaczy, że można to zabić. Dobra. Szpulka. Zapisujemy grę. I kończymy ten odcinek. Naprawdę myślę, że w szpitalu pójdzie nam o wiele gorzej. A tutaj proszę, obyło się bez komplikacji. Po co ja to odkładam? To nie będzie nam potrzebne już. A zresztą dobra, zrobię to dopiero w następnym odcinku. Tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście na kolejny. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie.